Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, ten koleś tutaj w tym gustownym kubraczku z pelerynką, ale trochę krótką. No ale barki osłania przed deszczem, jakby co. I tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest miejsce, gdzie ja dokładnie zginąłem i czy to nie są moje tętnienia krwi. Ale będziemy ją nazywać krwią tylko od tego momentu, jeżeli pozwolicie. Nie będziemy tego nazywać tętnieniami, tylko moja krew tu została po prostu. Zdąż tętnienia. Dobra, odzyskałem swoje, no ale niestety to nie jest tyle, ile miałem wcześniej, kurde. Ale dobra, już niestety tamto miało miejsce, już nie cofniemy czasu. Ale okej, oni wszyscy pozwoliłem, żeby poszli w tamtą stronę, bo mi się materiał musiał wyeksportować. Więc może pójdźmy w drugą. I też w ogóle czekając, troszeczkę pomachałem sobie toporkiem i patrzę, jakie tutaj można kombinacje czaskać, uwaga. No, przełączenia broni, transformacje w trakcie. Nie, naprawdę podoba mi się to i to jest o wiele bardziej zaawansowany i zawiły system walki niż był w Dark Souls. No to się wypuściłem, ale w sumie... A może to jest najwyższa pora, drugi odcinek na walkę z, już z pierwszym dużym w miarę zakapiorem. No chodź, zapraszam. O kurde. Dobra, utrzymuję dystans. Może uda mi się go wyciągnąć tutaj na ulicę. Albo uda mi się go spalić. Jeżeli wyprowadzi swój atak. Gorsze się! Kurde, nieźle. Ej, też całkiem dużo mu zabieram, więc raczej powinienem sobie dać radę z nim. No kurde, raczej, nie inaczej. Wow, 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 albo nie! Ale odzyskuj, to odzyskuj. Okej, dobra, jednak coś idzie odzyskać. Ej, czy on się wycofuje właśnie? Co, ty głupi jesteś? Bam, gin. Ej, wow, nie zginął. Czemu nie? Dobra, spintem go. O shit, dobrze się tak minęliśmy. Dobrze dla mnie, bo ja bym pewnie zginął. Ale dobra, zakapior martwy. Ej, przeszukajmy go. 3 fiolki. A użyjmy jednej z nich. Nie, ale póki co jeszcze nie było pomyłki. Bo umiejscowienie na klawiszach jest inne. Używania tam, gdzie były estusy, czyli kwadrat kiedyś, a teraz trójkąt. I fiolki. A kwadratem przedmioty. A, czyli w ogóle zmienili, przecież estus był tak jakby przedmiotem do wyboru. Okej, dobra, dobra, dobra. Dobra, tu coś było. To prawda żałosne. No w sumie nie zabił mnie. O, niech będzie. Nie, ale okej, tutaj nic nie ma, tak? Tylko tak po prostu sobie stał w kącie. Ale kogoś zabił jednak. No mogę to zobaczyć. No staram się wyświetlać te zjawy, jeszcze żadna się nie pojawiła jak do tej pory. To są też cenne informacje zawsze. Ej, moment. Zamknięte przez urządzenie. Okej, podejrzewam, że tym urządzeniem jest wajcha. Tak po prostu. No ale okej. To lećmy tam, gdzie poszli wszyscy wieśniacy. Kurde. Wszystkie typki poszły prosto. Bo tutaj było to zejście tam, i tam się zeskakiwało, przypominam. Już taki ogar tej mapki mam. Tej pierwszej części mapki. Okej, tutaj można zapukać. Pewnie, że można. A bo to jest noc polowania! Czyli moje pojawienie się tutaj nie jest zupełnie bezpodstawne. Ja jestem łowcą, jest noc polowania, co chyba wypadałoby, żebym tam był. Okej, dobra, ale nikt nie chce otwierać drzwi. Okej, a bez namierzania spróbujmy. Może tak będzie lepiej. Ej, szczerze, zdecydowanie, bo się uniki różnią, spójrzcie na to. Mam namierzonego jednego gościa, nie? I patrzcie to. Pach, pach, pach. Takie sidestepy, a kiedy wyłączone jest namierzanie, to jest to turlanie się. A turlanie się ma większy dystans, ale jest wolniejsze. A, moment, skoro teraz nie mogę używać broni palnej, bo jest to broń dwuręczna, to mam tutaj kolejne ciosy. O, szlak, nieźle, dobra. Ej, ale wiecie, teraz spróbuję to odzyskać. Oj, dobra, błąd. Dobra, to kombo nawet niezłe. No ale to lepsze. No i zginąłem! No nie wierzę, kurde! No troszeczkę wody w rzece będzie musiało upłynąć, zanim sobie przyswoję nowe zasady rozgrywki. No, dobra, ale co ciekawe, czy właśnie, czy pojawi się Bloodborne 2, czy to teraz będzie główna seria od From Software. No, szkoda by było, bo jednak jestem fanem bardziej, mimo wszystko, oręża takiego średniowiecznego, powiedzmy. No miecze, halabardy, tarcze, łuki, kusze. A to już jest broń palna, czyli lada moment to będą już karabiny maszynowe po prostu, minigany, granaty i inne. No ale tutaj mamy co prawda koktajle Mołotowa i w ogóle, no ale to nie jest jednak to samo. Bo później już będzie się to opierało głównie na broni palnej, znając życie. No ja lubię sobie powymachiwać orężem, no. Ja, okej, dobra, tutaj dalej zamknięte podejrzewam, dokładnie. A, nie z tej strony, czyli tutaj jest skrót. To właśnie z czego Miyazaki jest znany, miałem o tym mówić, nie powiedziałem w pierwszym odcinku. No te właśnie zapętlenia lokacji, łączące, skróty łączące się z innymi częściami, niby oddalone od siebie o kilometry miejsc. No to jest właśnie wizytówka Miyazakiego. I właśnie tego mi brakowało w Dark Souls 2. No ale pojawiło się w dodatkach do Dark Souls 2 z kolei, więc może Miyazaki już tam palcem maczał. Kto wie. Nie, ale dobra, z racji tego, że moja krew została tam, nie moje tętnienia, przypominam, to będzie dla mnie tylko krew. Po prostu. No sorry, ja jestem człowiekiem, który w wymowie stara się być hiperpoprawny. A tam nie ma tętnienia, tylko jest tętnienia. I tak kurczę tętnienia, no to tak ciężko się wymawia troszeczkę. Na dłuższą metę. No trzeba sobie życie ułatwiać, jak tylko można. A załapał się przez... przez płotek. Ojej, fuck, 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 fuck. Nie, dobra. Sorry, ale tego będę używał częściej. A, bo ty masz te... moje tętnienia. No dobra, kit niech będzie. Czyli jak to jest? Raz ktoś to bierze, a raz nie. Dobra, ciężko to tutaj o jakąś regułę teraz. No dobra, skoro nie ma reguł... Oj kurde, i pchnięć celnych też nie ma, się okazało. No tarczą mnie gościu poskładał prawie, no... Dobra, już nie odzyskam tego co miałem, więc lepiej tak. Dobra, jeden poważny cios ich zabija, więc tylko dwa uniki, a potem... ciach, ciach, a nawet nie ciach, ciach, tylko jedno ciach. Po prostu i on jest martwy. No oczywiście on, nie ten tutaj. Nie, dobra, zostawmy go. W sumie moment, ile mam tętnień? Kurde, a jedna nazywa je tętniami, jak debil, nie? Wyznaczam zasady, które sam później łamię. Nie, dobra, po prostu będę mówił tak, żebyście wiedzieli o co chodzi. A jak się kiedyś mi język poskłada i połamie się, no to trudno. To będziecie musieli mi to wybaczyć. No, tam już pukaliśmy. Ale tutaj mnie jeszcze nie było. Kurde, to jest, przecież to jest, no, chciałem powiedzieć rycerz, ale nie. Po prostu koleś w cylindrze. No to już piechol te czasy, kiedy się chodziło w zbrojach chyba. Kule z żywego srebra. Mam ich 14. No, ale teraz dopiero dostępne, bo tam widzicie, kropeczka taka się zapala przy ikonce od kul. Co oznacza, że nie mogę używać tej broni, kiedy moja broń biała jest w tym stanie. Dobra, przedmiot. Odłamek krwawego czegoś, kurde. Ej, siekierka w formie podstawowej też daje radę, się okazuje. No dobra, popodnosiłem parę rzeczy. Warto by było przeczytać ich opisy, czyli ekwipunek. Mamy coś innego. Odłamek krwawego kamienia. Wtop w broń, aby ją wzmocnić. Czyli taki tytanit z Dark Souls, tak? Na pewno. Spory odłamek uformowany z chłodnej krwi. Po śmierci substancja we krwi tężeje. Chciałem powiedzieć tężnieje. Odtężni. Nie no, tężeje, a to co nie wykrystalizuje, staje się krwawym kamieniem. W trakcie wykuwania broni w kuźni wtapia się w nią krwawe kamienie, aby ją wzmocnić. Mam 1 na 99. Kurde, mało. Za mało pewnie, żeby broń ulepszyć. Ale okej, okej. Zaraz chyba będziemy już wypatrywać latarni, przez którą będziemy mogli wrócić. Do snu tropiciela, ale się przestraszyłem, mój Boże! I to tylko wszystko przez to, że mam słuchawki na uszach, nie? Bo nagle nic z tego nic złego, krzyk do ucha prosto, do lewego ucha. A ja właśnie mam... Inaczej patrzę na telewizor, który jest mniej więcej z prawej strony, więc po lewej stronie nie wiem co się dzieje. Stąd ten strach, nie no, wybaczcie mi to. Pewnie wy też się przestraszyliście przez to, sorry. Dobra, dobra, notatki notatkami, ale właściwie to warto je czytać. Strzeż się, niewidziani. Czemu nie niewidziani, a nie niewidzialni? No... Ej, dobra. Chyba odkryłem jakieś tajne miejsce. Mam nadzieję, że będę mógł stąd wyjść. Albo to rozwalić. Na szczęście tą jedną mogę. Dobra. Oj, wczytały się tam te rzeczy. Oj, wczytały się. Bardzo się wczytały. Ale okej, chodźmy tutaj najpierw. A ja myślałem, że przetestujemy, czy jest najbackstep. Ej, wow, nawet po skoku? Można się tak szybko pozbierać? Ej, dobra, przetestujmy wersję podstawową tej broni. Nie przycisnę się raczej, nie? Aha. No trudno. Moment. Wszystkie te drzwi, choć wyglądają na takie, które można by było otworzyć albo co najwyżej, albo co najmniej wręcz, zapukać w nie, są w ogóle nieinteraktywne. Więc może tylko te, gdzie są latarnie przed drzwiami. Może to jest oznacznik. Dobra, no sprawdźcie, czy po skoku można się na pewno pozbierać szybko. Kurde, ja bym lekkie chciał wyprowadzić po skoku. No to idzie w miarę szybko to zrobić. Okej, dobra. A użyjmy. Ej, widzicie? Postać jest jak piechol. Kurczę, przecież to jestem ja. No jasne, już 2 razy zginąłem. No to... nie, sorry, 2 czy 3 już? O cholera. To już jest niedobrze, jak nie wiem ile razy już zdarzyło mi się zginąć. Ale pewnie ja w tym świecie Jardam też tak szybko bym zginął. No sorry, wilkołaka bym raczej nie położył. Bez wcześniejszego treningu, a takiego, no, nie wiem, czy to dla was będzie zaskoczenie, no ale nie odbyłem jeszcze treningu zabijania wilkołaków w prawdziwym świecie. Wyświetlmy notatkę, zrób krok do przodu. Gratyfikacja za wykonanie polecenia była kiepska. Oj, ale w sumie, moment, jest i przedmiot. To właściwie 3 fiolki. Moment, można go znaleźć od tyłu? Kurde, no nie. Nie, ale serio, przeciwnicy spadają naprawdę szybko. Więc naprawdę warto się z nimi szybko uporać po prostu, a później się... Oj, strzelcy! Jak niedobrze. Ale kurczę, streeta to ma. Nie trafił jeszcze ani razu, ja naprawdę nawet nie wiedziałem, gdzie on jest do tej pory. Ale to tylko znaczy tyle, że trzeba do niego iść. O kurde, ale ma kolegów. O shit, o shit, o shit, o shit! Nie. No i zabił, trafił, kiedy kurde nie miał trafiać, no nie wierzę. Aaaa! No niedobrze, kochani, bardzo niedobrze. Też z tego względu, że teraz dopiero zauważyłem w Elgato, że ustawienia audio są troszeczkę kiepskie, bo w czerwoną strefę wchodzi dźwięk z gry dosyć często. Kurde, dobra, to tak minus 2 decybele ustawmy teraz może. O, w ten sposób. I zobaczymy, czy ten problem będzie się powtarzał. No bo utrzymywanie audio w czerwonej strefie nigdy nie jest, kurde, dobre. Nigdy, przenigdy wręcz. Nie, ale dobra, postaram się już następne loadingi wam po prostu wycinać. Jeżeli pozwolicie. Tak samo jak końcówkę tego wyciąłem teraz. Jeszcze 4 sekundy więcej były tam. No, ale co, no znowu trzeba iść po moje tętnienia. Kurde, dobra. Widzicie, jednak tętnienia nie krew. No nie wierzę, nie? Tylko coś siebie zaczłowiek. No, co najmniej dziwnie. Nie, ale to jest dobre kombo na wykończenie jednego przeciwnika, ale właśnie, moment, czy można dokonać przejścia do mocnego ataku? Znaczy, no, po zmianie broni, chyba. A czy sama zmiana już wyzwala ten atak? Moment, sprawdźmy. Pyk i zmiana. Tak, to już jest atak, dobra. A, no kurde, to jest więcej kombosów niż kurde się spodziewałem, serio, dobra. Nieźle, naprawdę przyjdzie troszeczkę doświadczenia i to naprawdę będę wymachiwał jak Raiden kataną albo jak Dante z Devil May Cry a la Storem. Kurde, dobra, podoba mi się. Oj, ten atak jest śmieszny, bardzo śmieszny. Co to ma być, rozpychanie się siekierką? Ej, nie, w sumie takie poprzeczne cięcie. Może nawet niezłe, jakbym trafił. No nie robi tego, proszę, nie zabij mnie. Ty tam z tyłu, no to o ciebie mi chodzi. Ale szybko, no kurde. No nie, dobra, kit. Sorry, musiałem. No jakim cudem jeszcze zdołał mnie podpalić, ale dobra, idą kolejni. No wypadałoby, żeby skoki trafiały za pierwszym razem. Ale strasznie mało krwi dają. No, ale to zwykły, kurczę, plebs, no to są pierwsi przeciwnicy, piechol, no. No dobra, no był ten większy, a to właściwie nie zwróciłem uwagi, ile on mi dał, tak właściwie. O, shit, to miał być skok, jak musicie się pewnie domyślić. Ale właśnie, skorzystajmy z broni. Pocisków dużo, dosyć. Czemu w ziemię strzeliłeś? Ach. No teraz nagle pochodnią, jak zwykle tarczą atakujesz. No, no kiepściutko, kiepściutko. No, dawno w Dark Souls nie grałem, więc też i w Bloodborne nie jest zbyt dobrze. A, to jest takie zwykłe rąbanie siekierą. No dobra. No co? Coś tam było jeszcze chyba obok tego koktajlu, nie? Hmm. Ej, dobra, ale zginąłem w tamtych rewirach i tam się właśnie udamy. Teraz typowo idziemy po moją krew i do snu tropiciela się udajemy. Cholera. Wielbas. Ale patrzcie, jak animacja im dropi tam dalej. Nie są tak płynni jak ci bliżej. Dobra. Zobaczymy, ilu się połaści na mnie. I to był ich błąd! To cięcie jest masakrycznie dobre. I skok też ma większy zasięg, przypominam. Oj, 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 dobra, ale koleś z bronią dalej tam jest. I strzela, kurczę, szybciej. Ej, właśnie, bo on ma moje tętnienia pewnie. Ej, wow, 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 i z drugiej też? Tu się schowałeś? A, właśnie, na wcześniej cię zabiłem po prostu. No tak, dobra, wszystko jasne. Dlatego niewidziani tam było napisane, nie niewidzialni. W sumie to też jest prawda. Dobra, wiesz tak, co tam jest. Okej. Ej, wow, pies. Tam był pies. O kurde, tu jest jakiś jaskiniowiec, małpa, starczy. Nie, ale serio, często strzela, bardzo często. No, no nie, 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 nie. Tam jeszcze chyba na górze jest jakiś strzelec, nie? Więc tam się udamy. Tam pobiegnę. Ci polecą za mną oczywiście. No gdzie jesteś? No oczka twe się nie świecą niestety. No ale to była lipa, no nie! Nie! No i trafił, a już piłem, no to jasnej cholery, nie! Aaaa! Jaka marnotrawstwo takie straszne, fuck. Cięcie! Cholera jasna, to nie miało tak wyglądać, ja miałem z bagażem doświadczeń tutaj, kurczę, naprawdę wymiatać, tak na samiutkim początku pierwszego odcinka, a kurde... A tutaj takie wciry i tętnienia krwi tracę na prawo i lewo, no nie kumam, nie? Ale bądźcie pewni, że w wolnym czasie tutaj przyfarmuję sobie na nich trochę, bo muszę spróbować przynajmniej odzyskać to, co straciłem. Ej, to było bardzo fajne. Moment, to był podstawowy mój atak? Zwykły podstawowy atak, a ja się bawię w te mocniejsze tylko. Jak to jest nie dość, że szybkie, to jeszcze fajne, jeszcze nawet mocne. No spójrzcie. Pach, pach, koleś martwy. Jeszcze pchnięcie, jakby pozostał jednak przy życiu. No właśnie, przetestujmy teorię szybko jeszcze. Tylko zmienię broń na lekką. A, sorry. Na prawie martwym przeciwniku chciałem testować, czy da się wyprowadzić kontrę przy pomocy broni palnej. No pięknie, Piechol. No po prostu pięknie. Oj, coś jest? No ale to tylko tyle. To nie był front step, tak go nazwijmy. To jak się wprowadza te najbardziej śmiercionośne ciosy? A co ma z twarzą? Kurde, widzieliście? Naprawdę, kurczę, maszynka się o ciebie pytała do golenia. A zresztą pewnie, kiedy czarna zaraza, czy tam plaga nie wyniszcza to miasto, to raczej o zarost się po prostu nie dba. Nikt nie ma takiej wytrymowanej brudki jak ty, Piechol. Nie, dobra, ale gdzie są moje tętnienia? Chociaż to muszę podnieść. O kurde. To jest tłok. Dobra, to wcale nie był tłok, a jednak się okazało, że... A jeszcze ten strzelec, dobra. Ej, co on taki mocny? Dobra, piątka raz. Czyli widzę, tutaj się wszystko obraca wokół krwi, a nie duszy. Czyli ta choroba to jest pewnie choroba krwi. Po prostu. A, dobra, dobra. No nie na pierwszym, no proszę cię. Po prostu cię, Piechol, proszę. Ej, ale to widzę, szybko się traci i szybko się odzyskuje zdrowie. Czyli tak kurczę chcą, żebyśmy byli odważni w tej rozgrywce. Ludzie z From Software. Okej, dobra. Mam być odważny, no to zapraszam. O, jeszcze padł na ognisko, widzieliście to. Ale strzelcy, strzelcy. No, ho, ho. Tam naprawdę dodged a bullet. Jest takie powiedzenie w języku angielskim. I tak akurat się przełożyło dosłownie na to, co się stało. Dobra, pij. Znaczy pij, nawet nie. Chyba on obmywa się w tej krwi. Zresztą nawet nie wie. Muszę się przyjrzeć. Oj, ten już zrezygnował. Tak, szybko, no chodź. Piękne pchnięcie. Naprawdę nabiłeś go na swoją halabardę. Spoko, spoko. Okej, najlepsze jest to, że kiedy przytrzymuję atak, to dopiero w momencie pojawienia się, o kurde, tej poświaty, czy tam tego błysku, to dopiero wtedy wyprowadzany jest ten atak z obrotem. A jeżeli puszczę to wcześniej, to normalny cios, mocniejszy. Dobra. Nie, naprawdę tyle rzeczy do obczajania. Serio, najpierw rozwalmy strzelców, a oni tutaj na pewno ubezpieczają swoich kolegów na dole. Ojej, albo niektórzy nawet ubezpieczają strzelców. Nie, no wyskok to jest najlepszy sposób chyba. Dobra, co mi po fiolkach, kurczę, dajcie moją krew. Dobra, ale przedmiotami też nie będę gardził oczywiście. No dobrze, że to ich zabiło, nie, naprawdę dobrze, bo jakby to się skończyło moją śmiercią, to już bym więcej nie użył tego ciosu chyba. Oj, tam chyba było coś cięższego, ale podejrzewam, że to tam gdzieś, tam w tamtym kierunku. Nie, no dobra, dobra. To może zejdźmy na dół, wyczyśćmy do końca, już mam powyżej 1000 tętnień krwi ze sobą. Ej, dobra, czyli nawet wyprowadzając zwykły cios można uniknąć kuli. Dobra, więc tak, strzelcy w pierwszej kolejności oczywiście. A też sprint nie włącza się od razu niestety. A to mi się akurat bardzo nie podoba. No, latarnią uratowałaś życie. Na odzysku tętnienia, tak jest. Dobra, i co, cofamy się do latarni? Serio? No, ej, serio, wiecie co, zróbmy to. Bo chcę po prostu ulepszyć na waszych oczach raz postać chociaż. A tam zwłoki zjeżdżały po schodach, widzieliście? Po tamtych schodach. I zjechały już na dół, no tutaj są. Tak, ja uwielbiam tego ragdola. Czy ja na pewno tutaj wrócę? Tak, dobra, nie pomyliłem ścieżki na szczęście. Gdzieś tutaj będzie, po lewej stronie moja latarnia. Oj, ale też inne dziwne dźwięki. No to jeszcze nie otworzyłem. Aha, tymi dziwnymi dźwiękami jest po prostu kaszel. Dobra, wróćmy. Oczywiście loadingi już wam ucinam, więc to będzie szybki powrót. Dla was, ale miejcie świadomość tego, że ten powrót szybki dla mnie nie będzie, bo loadingi naprawdę są długie. Ale podobno na końcu kwietnia ma być jakiś patch, więc może skrócą loadingi jakimś cudem. Dobra, gdzie się ulepsza? No porzucona lalka nie ulepszy mnie. Mogę coś kupić tutaj, ewentualnie. Szapka tropiciela z ziarna, nawet mnie na nią stać, ej. Ale no nie na cały zestaw. Więc na razie porzućmy ten pomysł. O, ej. Otwarte. Myślałem, wiesz, właśnie zastanawiałem się, bo nie podniosłem żadnego klucza ani niczego. I zastanawiałem się, gdzie ja się mogę ulepszyć. Ej, wow. Ja cię znam... Nie, już chciałem powiedzieć, że ja cię znam z Dark Souls, ale nie. Moment, to też nie jest ten sam starszy pan przecież, co... W trakcie pierwszej cutscenki. Nie wiem, kim ty jesteś, cześć. To jest prawda. Your hub. For now. I am... German. Albo wymyśliłeś właśnie to imię, albo jesteś chory i ciężko ci mówić. Aha, czyli po prostu Piechol, nie rozkminiaj, tylko wreszcie zacznij dobrze grać. Mam nadzieję, serio, bo póki co nie idzie mi zbyt dobrze. Wow. Wybacz, Gehram, no. Koleś na wózku. No, to nie była jego jedyna kwestia. Okej, dobra. I wybacz tą halabardę w głowie. Moment. Stop. Słyszeliście go? Czy on powiedział, że nawet mogę sobie poużywać tej laleczki? Ja żartowałem w pierwszym materiale, jak ją pierwszy raz widziałem. Ej, wow. Bez przesad. Aby uciec ze straszliwego snu tropiciela, powstrzymaj źródło plagi bestii, inaczej noc będzie trwała wiecznie. Ej, takiej notatki się nie spodziewałem tutaj w kącie. Okej, świeczników nie idzie przewrócić, ale książki już tak. I to wszystkie książki praktycznie widzę. Nie, dobra, ale... O, tu jest... A, tu jest kuźnia, o której on mówił. Dobra. Ale tu coś też jest. Skład. Umieszczaj przedmioty w składzie lub wyciągaj zeskładowane. Okej, tyle rzeczy mamy. Na razie nie używam kuli. Może 10. Oddajmy fiolki. Chyba mogę mieć przy sobie też tylko dychę. No to 4 odłóżmy. Koktajle niech będą. Otoczaki też. No otoczaki to są takie kamyczki po prostu, którymi można rzucić przeciwnika pewnie i które wzbudzają jego zainteresowanie naszą postacią. Ale tylko jego, a nie okolicznych jego kompanów. Jest przedmiot do wyciągania pojedynczych przeciwników po prostu. No dobra, zagadajmy jeszcze. Aha, nie, sorry. Powtarzasz się już. Dobra, ale w tej części mnie... nie, sorry, musiałem... Nie, sorry, tu mnie na pewno nie było. W tej części snu tropiciela. A może byłem? Nie, serio, na pierwszy rzut oka to wszystko wygląda w miarę podobnie. W miarę podobnie oczywiście. Jak jeszcze jest się tutaj pierwszy raz. Ej, proszę, jest coś w drzewie? Ten pieniek jest chyba połączony z koszmarem, ale nie widać żadnych posłańców. O, szkoda. Moment, czyli pnie są wrotami do koszmarów, naprawdę. Tam żyje Freddy Krueger. W pniu. Naprawdę. Nie, no dobra. Ale stop, to już jest główny, że powiem, dziedziniec? Tak, to już jest to. Ale moment, podobno mogę poużywać laleczki. No i co, tyle? Heh. Kiepsko. Dosyć. Nie, serio, ulepszmy może toporek, jeżeli starczy mi krwi. A potem zobaczymy. Trzeba będzie już powoli kończyć oczywiście. Wzmocnij broń. Napraw? Okej, dobra, ale to nie jest drogie, 33 tylko. I też zbyt wiele nie spadło w sumie. No broń leworęczna w ogóle nieuszkodzona z tego wniosek, albo nie można po prostu zepsuć broni palnej, choć powinno być takie coś możliwe do zrobienia. Przecież tam, sorry, proch strzelniczy nie jest bez śladów. Przecież tam eksplozje małe się dzieją wewnątrz. Dobra, wzmocnijmy broń. Kurde, nie mogę. Aha, 3. Odłamki krwawego kamienia są potrzebne. Ja mam 1. Czyli nawet my nie ulepszymy nic. No dobra, no to może można coś kupić, no ale wolałbym serio ulepszyć swoją postać. O, pierwsza zjawa. Miecz? Tak po prostu miecz? Jak ja go chcę. Ale zginął tu. No chyba, że walczy z gościem na wózku, no to dobrze, że zginął, no ale serio, kto tutaj mógł go zabić? Naprawdę nie wiem, ale jazda, dobra. To jest tylko możliwe... Aha, już 2 miejsca, do których mogę się udać. Parter lazaretu i centralny Jarnam. Okej, nie, ale serio, bardzo chciałbym teraz ulepszyć postać. Naprawdę, bardzo. Zdobądź, no albo w sumie. No jakoś to muszę wydać, bo jak pójdę, to stracę. Po prostu. No nie no, może coś innego jeszcze mają? No nie. Kurczę, no to... Zmieńmy ten kapturek faktycznie na czapkę. Tylko tyle. Tylko czapka tropiciela, ten 1000. Trudno, będę miał ze sobą cały czas. Najwyżej go stracę. Status. Tak wygląda. Jakby kogoś interesowały statystyki. System. No to sobie mogę później pogrzebać. No, ale tymczasem tak. Aha, ekwipunek. Czyli jeszcze gdzieś... Nie wiem, moment. A tutaj odzienie, tak po prostu. Dobra. No stacje zdecydowanie lepsze. No i też wygląd, no bardziej mi się podoba. Choć w sumie... Może tą pelerynkę kiepściutką zamienimy na coś lepszego, co by na to. No... Tak, zróbmy. Rękawice i buty mogą zostać, ale to zmieńmy. No stacy zdecydowanie lepsze. No i to ja rozumiem. To wygląda naprawdę fajnie już. Dobra. Ale kochani, serio, w tym miejscu... O, shit. Akurat tutaj, koło mnie? Co, już niektórzy zaczęli kończyć Bloodborne, bo zazwyczaj na końcu się zabija wszystkie postacie, czyli ten gościu na wózku. Pewnie ktoś tam jeszcze się pojawi na pewno. Ale właśnie moment. A, nie mam tego. Tego też nie mam. Tego też nie mam. Nie, dobra. Więc nie wiem, skąd te zjawy tutaj nagle tak się pojawiają, ale no... Zapowiada się naprawdę emocjonująca przygoda. Mi się naprawdę podoba. Serio, mam nadzieję, że wam też przypadnie do gustu ta seria na moim kanale. Bo teraz serio będzie wiodła prym. GTA też będzie spokojnie. Luzik. Ale w tym miejscu, kochani, żegnam się z wami. Do następnej sesji nagraniowej. Mam nadzieję, że coś na kanale się będzie pojawiać. Nie no, na pewno będzie. Postaram się, żeby tak było. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. No i też mam nadzieję, że nowa metoda nagrywania się sprawdziła, że jest zauważalna, słyszalna różnica, na plus oczywiście, w jakości audio, no, że po prostu ogarnąłem temat profesjonalnie wreszcie. No, po ponad roku posiadania kanału, no super. Dobra, ale trzymajcie się, dzięki za oglądanie, pozdro, cześć, hej!